Uwaga! Film jest kompilacją części informacji znalezionych przeze mnie w kilku książkach i artykułach na temat miasta i nagrałem go, bo sprawia mi to frajdę. Ponieważ nie spędziłem x lat na badaniu historii Suwałki, nie nazywam siebie specjalistą, a w filmie mogą pojawić się pewne nieścisłości, za które przepraszam. Jeśli nie możesz tego zaakceptować, wyślij wiadomość na adres Fundacja Przeciwko Pasjonatom Historii wypowiadającym się bez tytułu profesora @gmail.com. Cześć, witajcie ponownie. Pozostaniemy sobie dzisiaj w województwie podlaskim, ale przeniesiemy się na Suwalszczyznę, do jednego z najchłodniejszych regionów w Polsce. Ale ponieważ mam znowu sporo do opowiedzenia, nie będę przedłużał. Zapraszam na kolejny odcinek. Generalnie to historię Suwałk możemy zacząć trochę nietypowo dla tego kanału, bo jeszcze w czasach zanim urodził się cesarz Dioklecjan, kiedy to w Szwajcarii założono pewne cmentarzysko. I zanim uznacie, że to przecież nie ma sensu, śpieszę z wyjaśnieniem, o co chodzi. Szwajcaria to osiedle w Suwałkach, gdzie znajduje się wspomniane cmentarzysko. Funkcjonowało ono między II a V wiekiem naszej ery i zostało założone przez zamieszkujące wtedy te tereny plemiona jaćwieskie. W okolicy powstały również osady oraz grodzisko w pobliskich osinkach. A kim byli założyciele cmentarzyska? Jaćwingowie to wymarły lud, blisko spokrewniony z dzisiejszymi Litwinami. W średniowieczu zamieszkiwane przez nich obszary, do których należała Suwalszczyzna, znane były pod nazwą Jaćwieży. Do dziś sporo nazw rzek i jezior pochodzi prawdopodobnie od używanego przez nich języka. Tymi nazwami są ponoć Hańcza, Netta, Necko, Rozpuda czy Wigry. Jaćwingowie parali się rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem, jak i turystyką krajoznawczą. W ramach rzetelności należy jednak wspomnieć, iż za pamiątki z zagranicznych podróży nie mieli w zwyczaju płacić, co oczywiście nie przysporzyło im wielu przyjaciół. W XIII wieku zakon krzyżacki rozpoczął operację podboju i chrystianizacji Jaćwieży, która zakończyła się wyludnieniem tutejszych ziem. Nie do końca wiadomo, czy Jaćwingowie wyemigrowali, czy zostali przez krzyżaków wysiedleni. Prawdopodobnie pewne grupy tubylców pozostały na tym terenie, lecz koniec końców zasymilowały się z napływającą ludnością. Po upadku Jaćwieży w XIII wieku o opuszczone tereny dzisiejszej Suwalszczyzny walczyli krzyżacy, książęta litewscy oraz mazowieccy. Ostatecznie na mocy pokoju Mełneńskiego, podpisanego w 1422 roku, trafia ona do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do tego czasu na wyspie Wigry, która w sposób szczególny wiąże się z Suwałkami, mieszkali jeszcze potomkowie Jaćwingów, którzy ostatecznie zostali zmuszeni do opuszczenia wyspy. Wtedy to wzniesiono na niej dwór królewski wykorzystywany jako rezydencja myśliwska. Bywali w niej chociażby Władysław Jagiełło czy Zygmunt August. Nieco później, w XVII wieku, sytuacja Polski z powodu ciągłych wojen stała się tak dramatyczna, że Janowi Kazimierzowi aż odechciało się jeździć do Wigier na polowania. W 1667 roku okoliczne tereny wraz z dworem myśliwskim przekazał zakonowi Kamedułów i nakazał im codziennie modlić się, aby w końcu oddalić od kraju wszelkie nieszczęścia. Mnisi przybyli rok później, zaadaptowali dwór na swoją rezydencję oraz zaczęli zakładać nowe wsie i zaludniać te, które opustoszały podczas potopu. I właśnie jedną z tych nowych wsi były Suwałki, które po raz pierwszy pojawiają się w dokumencie z 1688 roku. Jeszcze zanim nadano Suwałkom prawa miejskie, rozpoczęto budowę pierwszego kościoła. Stało się to w 1710 roku, a wiadomo, że świątynia funkcjonowała już 4 lata później, bo w kwietniu 1714 roku została okradziona po wieczornym nabożeństwie. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego znajdował się na obszarze dzisiejszego parku imienia Konstytucji 3 Maja, czyli dawnego rynku, a wokół niego otwarto cmentarz. Przy nim Kameduli założyli również szkołę oraz przytułek dla starców i kalek. Kościół służył Suwalczanom przez ponad 100 lat. A samo miasto powstało już chwilę po wybudowaniu świątyni, w 1715 roku.
Przywilej lokacyjny wydał przeor zakonu Kamedułów o imieniu Ildefons. Wyznaczono m.in. wysokość podatków, które mieszkańcy musieli płacić na rzecz właścicieli miasta, czyli mnichów z wigierskiego klasztoru. Na rynku, obok kościoła, zbudowano również drewniany ratusz. Kilka lat później lokację potwierdził król August II Mocny. Przez kolejne lata liczba mieszkańców Suwałk rosła i w przededniu zaboru wynosiła około 1000 osób. Po utracie niepodległości okoliczne tereny trafiły pod panowanie pruskie. Zakon Kamedułów stracił swoje posiadłości, w tym Suwałki, które z miasta kościelnego stały się miastem królewskim. Jednak rządy pruskie nie trwały długo. Już w 1807 roku Suwałki włączono do nowo utworzonego księstwa warszawskiego. Po kongresie wiedeńskim miasto oficjalnie dołączono do zależnego od Rosji Królestwa Polskiego. Suwalszczyzna znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa augustowskiego, którego władze początkowo urzędowały w Łomży, by w 1817 roku przenieść się do Suwałk. Generalnie to Suwałki miały być tylko tymczasową stolicą i Augustów mocno walczył, aby w końcu przenieść siedzibę władz wojewódzkich do siebie, ale ostatecznie w 1835 roku car Mikołaj I postanowił już niczego nie zmieniać. Tak więc Suwałki były siedzibą województwa, a potem guberni augustowskiej. Dopiero w 1866 roku ujednolicono nazwę i gubernię augustowską przemianowano na gubernię suwalską. I jeśli myślicie, że to już koniec braku logiki w nazwach, to przygotujcie się, bo jest coś lepszego. Po usunięciu Rzeczpospolitej Obojga Narodów Suwałki przyłączono do nowo utworzonej diecezji wigierskiej, której katedrą była świątynia Kamedułów w Wigrach. Jednak po kolejnej zmianie granic usunięto diecezję wigierską, a na jej miejsce powołano diecezję augustowską, czyli sejneńską. Tak, to jest jej pełna nazwa. Diecezja augustowska, czyli sejneńska. Bo znajdowała się w województwie augustowskim, ale siedziba biskupa była w Sejnach, jakieś 30 km na wschód od Suwałk. Mało tego, w Suwałkach w 1820 roku rozpoczęto budowę tego kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra, a już rok później papież Pius VII postanowił podnieść właśnie tę świątynię do rangi katedry i przenieść siedzibę biskupstwa do Suwałk, tworząc diecezję augustowską, czyli suwalską. Ale najwyraźniej ówczesnemu biskupowi augustowskiemu podobało się w Sejnach, bo decyzję papieża postanowiono bezceremonialnie olać i tak do okresu międzywojennego istniała diecezja augustowska, czyli sejneńska. Ale zostawmy już kwestię przynależności administracyjnej, a zajmijmy się miastem. Po włączeniu Suwałk do Królestwa Kongresowego rozpoczęto jego przebudowę. Wspomniany wcześniej kościół świętego Aleksandra ulokowano przy Starym Rynku, którego środkową część przekształcono na ogród miejski, a południową przeznaczono na musztry wojska. Co za tym idzie, zdecydowano się wyburzyć znajdujące się do tej pory na rynku drewniane obiekty, ratusz, karczmę i pierwszy kościół Suwałk, podwyższenia Krzyża Świętego. Ciała osób pochowanych na cmentarzu przy świątyni ekshumowano i przeniesiono na nowy cmentarz przy ulicy Zarzecze. W związku ze zmianami wyznaczono również nowy rynek, dokąd miał przenieść się lokalny handel. Dziś ten nowy rynek, który powstał w latach 20. XIX wieku, znany jest jako plac imienia Marii Konopnickiej. Natomiast w latach 40. zbudowano nowy ratusz, rzeźnię, budynek gimnazjum oraz szpital. Wtedy również Suwałki odwiedził sam car Mikołaj I. Oczywiście miasto musiało skądś brać na te wydatki pieniądze. I tu taka ciekawostka z gatunku grubych. Do połowy XIX wieku podstawą budżetu Suwałk były opłaty pobierane za wydawanie licencji na sprzedaż i wytwarzanie alkoholu. W pewnym momencie było to ponad 70% rocznych dochodów miasta. Oczywiście świadczy to również o sporej konsumpcji napojów wyskokowych, a alkoholizm musiał być problemem, skoro w 1838 roku rozpoczęto kampanię Trzeźwe Suwałki. Co ciekawe, musiała ona zakończyć się sukcesem, skoro dochody miasta z tego tytułu zaczęły drastycznie spadać. Ale oprócz inwestycji świeckich wznoszono również świątynię. W 1820 roku rozpoczęto budowę Wielkiej Synagogi, wyburzonej po II wojnie światowej. Społeczność żydowska pojawiła się w Suwałkach z początkiem XIX wieku. Ich odsetek stopniowo rósł i w latach 60. XIX wieku Żydzi stanowili już ponad połowę mieszkańców miasta. Wtedy to otwarto również szkołę i szpital żydowski. Z
Zdecydowana większość suwalczan w okresie zaborów utrzymujących się z rzemiosła i handlu była pochodzenia żydowskiego. Miastu nigdy nie udało się zostać wielkim centrum przemysłowym, ale w połowie XIX wieku to właśnie Żydzi zakładali pierwsze fabryki, m.in. kapeluszy, tałesów, czyli szalup modlitewnych, chust, tasiemek, bielizny, odzieży męskiej czy napojów gazowanych. Pod koniec XIX wieku, ze względu na emigrację za ocean lub do większych ośrodków miejskich, odsetek Żydów w mieście spadł do 40%. W XIX wieku oprócz polskich katolików i Żydów w Suwałkach żyli też wyznawcy innych religii. W okresie przynależności Suwalszczyzny do Prus w mieście pojawiło się sporo ewangelików pochodzenia niemieckiego. To głównie dla nich powstał zbór ewangelicki, choć wśród protestantów modlili się także otwarcie przyznający się do polskości Mazurzy. Nieco później ufundowano również szkołę ewangelicką. Prawdopodobnie od przełomu XVIII i XIX wieku w Suwałkach mieszkają staroobrzędowcy. A kim są staroobrzędowcy? Już spieszę z wyjaśnieniem. W połowie XVII wieku patriarcha Moskwy i całej Rusi Nikon zreformował praktyki religijne w rosyjskim kościele prawosławnym. Nie wchodząc już w aspekty polityczne, chodziło o usunięcie pewnych różnic dotyczących zwyczajów czy tekstów modlitw, które z biegiem czasu pojawiły się w cerkwiach na terytorium Rosji, a odbiegały od greckich pierwowzorów. Najważniejszymi modyfikacjami była zmiana fragmentów wyznania wiary, sposobu zapisywania imienia Jezus, czy wykonywania znaku krzyża, trzema zamiast dwoma palcami. Jednak nie wszyscy uznali reformy za słuszne i pozostali wierni starym zwyczajom. Wtedy to tak zwanych staroobrzędowców objęto klątwą, nazwano heretykami i wykluczono z rosyjskiego kościoła prawosławnego. W wyniku prześladowań część staroobrzędowców została zmuszona do opuszczenia Rosji i tak trafiła na ziemię Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a ostatecznie na Suwalszczyznę. Ci, którzy przybyli do Suwałk, należeli do odłamu bezpopowców. Nie posiadają oni wyświęconych kapłanów, a nabożeństwa w świątyniach, zwanych molennami, prowadzi nastawnik wybierany przez współwiernych. Suwalska Molenna jest największą w Polsce i została wybudowana na początku XX wieku. W tamtym okresie liczba staroobrzędowców w mieście wynosiła około 200 osób. Kolejną grupą, która pojawiła się w Suwałkach, byli Rosjanie, wierni rosyjskiego kościoła prawosławnego. Przybyli oni po powstaniu listopadowym i niewiele później przystąpiono do budowy dla nich cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, dziś użytkowanej jako kościół katolicki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Liczba Rosjan w mieście stopniowo rosła, zwłaszcza po kolejnym powstaniu, styczniowym, jako element polityki rusyfikacyjnej władz carskich. W XIX-wiecznych Suwałkach mieszkali również Litwini, muzułmańscy Tatarzy, a nawet sporadycznie Czesi, Szwajcarzy czy Francuzi. Ale jak już wspomniałem o powstaniach, to wypadałoby powiedzieć o nich nieco więcej. Na wieść o wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku mieszkańców Suwałk ogarnęła euforia. Odprawiono uroczystą mszę świętą w kościele świętego Aleksandra, a całą noc świętowano przy iluminacji, huku wystrzałów i patriotycznych pieśniach. Województwo augustowskie wystawiło do walki 23 oddziały, jednak już w lutym 1831 roku wojska rosyjskie opanowały miasto. Z końcem maja oddziały polskie odzyskały jeszcze na 2 tygodnie władzy nad miastem, ale ostatecznie powstanie upada, a zaborcy przystąpili do represji przeciwko społeczeństwu polskiemu. Do miasta przybyło sporo nowych urzędników, a prezydentem była ciągle osoba pochodzenia rosyjskiego. W latach 40. wielu mieszkańców Suwałk podjęło próbę ucieczki za granicę, do Prus lub Galicji. W tej mało radosnej atmosferze dzieciństwo w Suwałkach spędziła urodzona w tym domu Maria Konopnicka. Pisarka, dzięki której poznaliśmy chociażby postać sierotki Marysi, jak i pomagających jej krasnoludków, których figurki możemy dziś znaleźć w centrum miasta. To również ona jest autorką tekstu Roty. W Suwałkach mieszkała do 7 roku życia, kiedy to przeprowadziła się z rodzicami do Kalisza. Niecałe 2 lata przed wybuchem powstania styczniowego sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Na wieść o masakrach w Warszawie mieszkańcy miasta, również ci pochodzenia żydowskiego, zaczęli manifestować swoje przywiązanie do Polski. Można było wtedy usłyszeć tutaj patriotyczne pieśni, jak chociażby Boże coś Polskie czy Mazurka Dąbrowskiego.
W końcu w styczniu 1863 roku wybucha kolejne powstanie. Do końca kwietnia z samych Suwałk poszło w bój około 100 osób. Mimo iż działania wojenne nie objęły miasta, mieszkańcy widzieli rannych i aresztowanych przez władze carskie powstańców. W publicznych egzekucjach życie straciło 20 osób. Mimo to Suwalczanie jawnie demonstrowali swoje poparcie dla niepodległościowego zrywu. Dla przykładu pewnego dnia z Moskwy nadszedł rozkaz, aby przenieść ze szpitala miejskiego do kościoła świętego Aleksandra zwłoki jednego z powstańców. Pogrzeb miał odbyć się o 5 rano dnia następnego. I tak pod szpital przyszło i asystowało przy przeniesieniu zwłok 5 tysięcy osób, a podobne tłumy zjawiły się na pogrzebie. Po upadku powstania styczniowego represje nasiliły się. Sytuacja samego miasta również się pogorszyła, bo ze względu na otwarcie linii kolejowej warszawsko-petersburskiej Suwałki przestały być istotnym węzłem komunikacyjnym. Miasto uzyskało połączenie kolejowe dopiero 35 lat później. Ludność próbowała czytać nielegalną literaturę, a w języku polskim można było w zasadzie porozumiewać się jedynie w domu. Dwóch suwalskich adwokatów jedynie za nadanie korespondencji po polsku straciło prawo wykonywania zawodu na 3 lata. W szkołach nauczanie odbywało się w języku rosyjskim. Pracowali w nich również konfidenci informujący o uczniach, którzy porozumiewali się w języku polskim. W okresie silnej rusyfikacji dochodziło nawet do takich absurdów, że jeden z gubernatorów nakazał niszczyć sanie o polskim wyglądzie i używać jedynie tych wyglądających na rosyjskie. Ważnym momentem w historii miasta był rok 1905. W Rosji rozpoczęły się protesty przeciwko caratowi w związku z kryzysem gospodarczym pogłębianym jeszcze przez trwającą wojnę rosyjsko-japońską. Wydarzenia te swoją drogą są uważane za preludium rewolucji robotniczej w Rosji. A co się działo wtedy w samych Suwałkach? Pod koniec stycznia uczniowie tutejszego gimnazjum próbowali sprowokować idących na stację kolejową rekrutów, aby zbuntowali się przeciwko dyscyplinie wojskowej. Zachowanie to było początkiem strajku szkolnego. Na początku lutego zawieszono zajęcia w suwalskim gimnazjum. Po ponownym rozpoczęciu zajęć uczniowie wręczyli dyrektorowi petycję z żądaniem zatrudnienia polskich nauczycieli oraz prowadzenia lekcji w języku polskim. Po odmowie 1/3 gimnazjalistów wyszła ze szkoły, z której większość została później oficjalnie wyrzucona. W Suwałkach w 1905 roku byli również aktywni działacze socjalistyczni. Zachęcano do strajków, rozdawano ulotki, choć mieszkańcy doświadczyli również nieco bardziej drastycznych działań. Chociażby pewnego razu w suwalskiej synagodze socjalistyczni agitatorzy przerwali modlitwy i oddali kilka strzałów w powietrze. Na dzisiejszym placu imienia Marii Konopnickiej eksplodowały dwie bomby, choć szczęśliwie obyło się bez ofiar. Podjęto również próbę wysadzenia pociągu pod Suwałkami. Jest tam zimno. Jednak mówiąc o Suwałkach, nie można pominąć faktu, iż już od czasów pruskich stacjonowały tu wojska, a miasto nabrało charakteru garnizonowego. Do połowy XIX wieku liczba żołnierzy wynosiła około 1000 i od tego czasu zaczęła rosnąć. W końcu dla wojsk rosyjskich władze decydowały się wybudować kompleks koszar, w wyniku czego miasto z trzech stron otoczyły budynki wojskowe. Nabrały one szczególnego znaczenia na początku XX wieku wraz z pogarszaniem się stosunków prusko-rosyjskich. W przededniu I wojny światowej w suwalskim garnizonie stacjonowało ponad 10 tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej. 11 sierpnia 1914 roku miało miejsce pierwsze starcie w okolicy Suwałk podczas I wojny światowej. Niecały tydzień później główne siły rosyjskie wkroczyły do Prus. Kontratak nastąpił z początkiem września. Na Suwałki spadły bomby. Pierwsza w okolicach szkoły handlowej, uszkadzając budynek, druga przy moście nad Czarną Hańczą. Następnego dnia z powietrza zaatakowano stację kolejową. Armia niemiecka opanowała Suwałki 12 września 1914 roku, lecz Rosjanie zdołali odbić miasto niecały miesiąc później. Walki w okolicy trwały przez kolejnych kilka tygodni, a Suwalczanie słyszeli ich odgłosy w swoich domach. Na początku wojny samo miasto znacząco nie ucierpiało, jednak pojawiły się problemy z zaopatrzeniem. Dla władz priorytetem były transporty wojskowe, więc suwalski dworzec nie służył tutejszej ludności. Walki wznowiono po 3 miesiącach, w lutym 1915 roku. Już po tygodniu wojska niemieckie ponownie stanęły w Suwałkach, rozpoczynając trwającą ponad 4 lata okupację. Suwalszczyznę oderwano w ten sposób od Królestwa Polskiego.
miało to tyle istotne znaczenie, że to właśnie tam, w Królestwie Polskim, zaczęły tworzyć się zalążki niepodległości. Jej podstawą był wydany przez władze niemieckie i austro-węgierskie akt, w którym zawarto obietnicę powstania samodzielnego państwa polskiego. W ten sposób zaborcy chcieli zapewnić sobie wsparcie polskich żołnierzy podczas działań wojennych. Pomimo braku oficjalnego ustalenia granic, obietnica ta nie obejmowała już Suwalszczyzny, którą Niemcy planowali oficjalnie przyłączyć do swojego państwa. Z tego powodu zaczęto przesyłać niemieckich urzędników do miasta oraz usuwano napisy w języku polskim. I tak oto na koniec I wojny światowej pojawił się niemały problem co do przynależności Suwalszczyzny. Polacy zaczęli powoli przejmować tutejsze urzędy oraz zakładać nowe, podporządkowane władzom w Warszawie. Natomiast Niemcy, którzy za zgodą państw Antanty wciąż utrzymywali swoje wojska w Suwałkach, mieli inny plan. Chcieli przekazać te tereny władzom litewskim. Latem 1919 roku litewska milicja i urzędnicy przybyli nawet do miasta organizować własną administrację. Nieco później w okolicy rozpoczęło się również jedno z czterech zwycięskich powstań w dziejach Polski – powstanie sejneńskie, właśnie przeciwko władzom litewskim. Ostatecznie Litwini opuścili Suwalszczyznę, która została przyłączona do II RP. Gdyby to jednak był koniec konfliktu o ten region. Podczas wojny polsko-bolszewickiej władze litewskie podpisały traktat pokojowy z bolszewikami, na mocy którego uznano przynależność Suwalszczyzny do Litwy. Armia litewska wkroczyła do Suwałk 30 lipca 1920 roku i przez miesiąc okupowała miasto. Ostatecznie podpisano tak zwaną umowę suwalską, porozumienie, które miało unormować stosunki między Polską a Litwą. Ustalono w nim przebieg granicy i Suwalszczyzna oficjalnie przechodziła w ręce polskie. Jednakże dzień po podpisaniu umowy w Wilnie wybuchł tak zwany bunt Żeligowskiego. Litwini uznali to wydarzenie za pogwałcenie przez stronę polską zawieszenia broni zawartego w umowie suwalskiej. Oba kraje ponownie nawiązały dyplomatyczne stosunki dopiero w 1938 roku. Po wojnie polsko-bolszewickiej liczba ludności Suwak wynosiła 17 tysięcy osób, z czego 60% stanowili polscy katolicy, a 35% ludność żydowska. Przystąpiono do porządkowania miasta, w szczególności jego wizytówki, czyli ogrodu miejskiego. Oprócz tego dwie suwalskie cerkwie przekazano kościołowi katolickiemu. Od tego momentu główną świątynią, która służyła ludności prawosławnej była, i do dzisiaj jest, cmentarna cerkiew Wszystkich Świętych, wybudowana pod koniec XIX wieku. Z miasta planowano utworzyć centrum narciarstwa. Chciano nawet w okolicy zbudować skocznię, do czego jednak nie doszło. Mimo wszystko narciarstwo nie podbiło serc suwalczan w przeciwieństwie do łyżwiarstwa szybkiego. Na początku 1939 roku zorganizowano tutaj Mistrzostwa Polski, na których miejscowi zdobyli kilka medali. Tutejszy klub uznano również za najlepszy w Polsce. W okresie międzywojennym ponad 1/3 mieszkańców utrzymywała się z rzemiosła i przemysłu, głównie z pracy w niewielkich warsztatach w dziale odzieżowym i obuwniczym. Na taki kształt rynku wpływ miał również suwalski garnizon, do którego wprowadzili się żołnierze polscy. W Suwałkach szyto chociażby mundury i wytwarzano do nich ozdoby. Pierwszym stale stacjonującym oddziałem w Suwałkach był przybyły w maju 1921 roku drugi pułk ułanów grochowskich imienia Józefa Wernickiego, utworzony jeszcze podczas I wojny światowej. Brał udział w walkach również podczas wojny polsko-bolszewickiej i później II wojny światowej. Historycznie odwoływał się on do drugiego pułku ułanów walczącego podczas insurekcji kościuszkowskiej, a potem ponownie odtworzonego podczas powstania listopadowego. To właśnie podczas powstania dowódcą pułku był generał Józef Dwernicki, który został patronem jednostki stacjonującej w Suwałkach. Przed budynkiem koszar żołnierze postawili mu pomnik, który został odsłonięty w 1932 roku przez samego prezydenta Mościckiego. Niestety po pomniku pozostał jedynie cokół. Wojskowi również zżyli się z miastem. Żołnierze włączyli się w tutejsze życie towarzyskie, a także łączyli się w związki z suwalczankami. W garnizonie otwarto kasyna, organizowano zabawy, bale czy zawody sportowe. Jednym ze stacjonujących żołnierzy ze wspomnianego drugiego pułku ułanów był major Kazimierz Szosland, medalista olimpijski w jeździectwie.
Inną osobą przebywającą w garnizonie był zamordowany w zbrodni katyńskiej kapitan Jakub Wajda, ojciec urodzonego w Suwałkach Andrzeja Wajdy. Właśnie w tym mieście przyszły zdobywca Oskara spędził część swojego dzieciństwa. Na początku II wojny światowej nie doszło do aktywnych walk polsko-niemieckich na obszarze Suwalszczyzny. Zbombardowano jednak dworzec i budynki koszar. Pomimo bliskości granicy z III Rzeszą, pierwszymi wrogimi oddziałami, które wkroczyły do Suwałk, były oddziały sowieckie. Stało się to 24 września 1939 roku. Jednak już 2 tygodnie później, na mocy układu z władzami niemieckimi, Sowieci przekazali miasto III Rzeszy. Suwalszczyznę uważano za obszar rdzennie niemiecki. Likwidowano polskie szkoły, stowarzyszenia i organizacje. Synagogę i kościoły katolickie przekazano na magazyny. Wiernym pozostawiono jedynie część kościoła świętego Aleksandra, a ulicę Kościuszki przemianowano na Adolf Hitler Strasse. Od pierwszego dnia okupacji mieszkańcy byli świadkami aresztowań i egzekucji. Już w połowie października 1939 roku władze niemieckie nakazały Żydom opuścić miasto. Wielu wyznawców judaizmu udało się wtedy na Litwę i do Związku Radzieckiego. Osoby, które pomimo nakazu pozostały w Suwałkach, zostały wysiedlone 8 grudnia 1939 roku. Około 1000 osób pochodzenia żydowskiego zgromadzono przed synagogą, a następnie przeprowadzono na dworzec kolejowy. Część z nich została rozstrzelana, a część trafiła do Białej Podlaskiej i do Łukowa, skąd później zostali deportowani do obozów zagłady. Od lutego 1940 roku w budynku Szkoły Powszechnej nr 4 przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego mieścił się obóz pracy. Przez 4 lata znalazło się w nim łącznie 600 osób, które pracowały przy kopaniu torfu oraz pracach regulacyjnych. W podobnym okresie w jednej z suwalskich cegielni otwarto obóz karny, głównie dla kobiet. Natomiast w kwietniu 1940 roku w ramach Intelligenzaktion aresztowano 300 osób z tutejszej inteligencji. Zatrzymanych bito i szykanowano, a następnie przewieziono do obozu w Działdowie. W koszarach zadomowiła się natomiast armia niemiecka. Liczebność przebywających w Suwałkach żołnierzy zdecydowanie wzrosła przed inwazją III Rzeszy na ZSRR w 1941 roku. Wtedy też utworzono obóz jeniecki na polach pobliskiej wsi Krzywulka. Jeńców przetrzymywano pod gołym niebem, a z powodu braku pożywienia w obozie próbowano jeść trawę oraz surowe ziemniaki. Z racji głodu, chorób i zimna życie w nim mogło stracić niemal 50 tysięcy osób. Na początku wojny zawiązały się struktury konspiracyjne. W listopadzie 1939 roku w kinie przeznaczonym tylko dla Niemców przy ulicy Kościuszki 82 planowano podłożyć ładunki wybuchowe. Jedną z osób, które wiedziały o spisku, był jednak niemiecki agent, wobec czego do ataku nie doszło, a konspiratorzy zostali aresztowani. Podczas wojny członkowie ruchu oporu głównie gromadzili broń oraz informacje na temat sił niemieckich w okolicy, kolportowali ulotki i prowadzili nasłuch radiowy. Wraz z działalnością wiele osób zostało aresztowanych i później straciło życie. W 1944 roku w obliczu nadejścia Sowietów nasiliły się represje wobec społeczeństwa. Zbliżał się nieuchronny koniec okupacji niemieckiej. W sierpniu Armia Czerwona zajęła pozycję kilka kilometrów od Suwałk, a przełamanie frontu nastąpiło 2 miesiące później. 23 października wojska sowieckie wkroczyły do miasta. Przed ich nadejściem Niemcy zdążyli jeszcze wysadzić mosty na Czarnej Hańcze, a także wieże kościelne oraz ratuszową. I tak docieramy do końca mojej długiej opowieści. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oglądajcie dalej moje filmy, kliknijcie sobie tam, co chcecie. Następnym razem w planie mam tykocin, który już jest prawie że gotowy. Natomiast później wybierzemy się do innego regionu Polski. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.